Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBKI, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Gothiku. Jak pamiętacie, ostatnim razem, o ile pamiętacie, byliśmy na małej wyprawie do jednej i drugiej kopalni. Doskonale. Uznam sprawę za zamkniętą. Oto twoja nagroda. Od razu udało nam się oczywiście załatwić kwestię siarki. W ogóle tej siarki zdobyłem dużo, dużo więcej, bo ja tam wszystkiego nakopałem, jeszcze nazbierałem. Tylko samolotkami możemy trochę więcej ich dać niż... Doskonale. Naprawdę na wykopaliśmy. Wystarczy. Oto twoja nagroda. Okej, 1000 sztuk złota. No, tak średnio. Tego nie chcę jeszcze mówić. Wilki tunelowe z kopalni to już przeszłość. No, czas najwyższy. Mam nadzieję, że kopalni... A właśnie, jeszcze muszę tylko tych ludzi tam wrzucić. Wilcza kopalnia znowu działa. Ciekawi mnie. Dobra. Dobra. Okej, to zostało załatwione. O tym ostatniemu nic nie powiem, ale jeszcze muszę załatwić paru niewolników do wilczej kopalni. I moi drodzy, to nie jest problem, ponieważ oni oczywiście są odpowiednio uznani, są odpowiednio pokolorowani, tak? Musimy. Gębach, no on nam nic nie powie. Kulak też nie. Agenak tylko można nauczyć walki. Dobra, no to na razie to jest wszystko. Kamil, no to jego na razie olewamy. Nie chcę mówić na razie tych gościach, bo zakładam, że to są, że to mogą być nasi przyjaciele. Jasna, do wilczej kopalni. Dobrze. Trochę dziwny ten dialog. Uważam, że powinno być tak na zasadzie, że masz iść do wilczej kopalni. A dlaczego tam, że są wilki, tak? A tutaj możemy powiedzieć, że kopalnia jest oczyszczona, wracaj do pracy, coś tego typu, tak? No nie wiem. Ten dialog, no ja wiem, że to zawiera mu linijki dialogowe i tak dalej, ale... No trochę mi tego brakło akurat tutaj, w kontekście tych niewolników. Ja tutaj muszę szukać kolejnych tych ochoczych niewolników, ponieważ ich tutaj powinno być jeszcze ze dwóch co najmniej chyba. Tutaj w ogóle też nic nie ma. Ja mówię, tutaj wszystkie te rudy są wyczyszczone do zera. Mam nadzieję, że znalazłem odpowiednią ilość tych samolotków złota i wcale nic tutaj nie straciłem ostatecznie. Bo nie skończy... ochoczy, o właśnie. Wejdziesz teraz do wilczej kopalni i będziesz szukał artefaktów. Żaden problem. Czekałem tylko, aż ktoś krzyknie do roboty. Oni są rzeczywiście bardzo ochoczy. Aż ci ochotnicy byli w cudzysłowie, to oni są i tak całkiem ochoczy rzeczywiście. Ja mówię, tutaj się chyba coś zbugowały mocno tekstury. O, jest jeszcze jeden. Właź do kopalni i bierz się do roboty. A co, jeśli tego nie zrobię? Zarobisz w twarz. Skoro tak ładnie prosisz, biorę się do roboty. To bardzo ochoczy niewolnik wręcz. Po prostu jego ochoczość wylała mi się na twarz z jego ust. To zostało zakończone. Pytanie, czy mogę tam pójść do naszego pułkownika i mu powiedzieć o tym, czy też nie. Teraz muszę jeszcze znaleźć wyjście z kopalni. To chyba było w tamtą stronę. W okazji tak, przecież w wilczej kopalni żeśmy natłukli tych samorodków, więc... Chyba nie powinno być problemu, tak, tędy się wychodziło. Niestety, moi drodzy, zakopanie mnie trochę przerasta, jeśli mam być szczery. Z jakiegoś powodu się w niej strasznie gubię. Nie umiem się w niej odnaleźć totalnie. Ale myślę, że to jest jeden z efektów też, które można zaobserwować w jaskiniach, jak na przykład się chodzi po jaskiniach, tak? Myślę, że to jest podobny wymiar w tej kwestii. Tutaj są oczywiście kolejne osoby. I tak nie możemy pogadać. Właśnie, trzeba będzie zaraz coś jeszcze Laresowi zanieść. Kurde, już bym się prawie przejęzyczył. Jest Nemrok. Nie, on już nie może nam nic więcej zrobić, ale pytajmy o wodza. Z waszym wodzem, Grokiem? Geldern wiele ci zawdzięcza. Tak, możesz się z nim zobaczyć. Okej, okay, milutko. To jest spoko, to już możemy zrobić. Tak. Złota jest dla Laresa, coś zrobi. Hełm pierwszego palna wiadomo gdzie. Uczta Laresa, to zaraz to zrobimy. Siedem starożytnych pierścieni, no to tego nam brakuje. Artefakt z ruin na północy. Nie byłem jeszcze w ruinach na północy, to trzeba załatwić. Tutaj, no to będziemy robili powoli. A kim jest Grok? Grok chyba musi być szefem w takim razie, no to wychodzi. Nikogo innego takiego nie znam. Nie to chciałem zrobić. Jared. Ty mi możesz pokazać towary. Przepraszam. On miał dosyć nieciekawe rzeczy, okej. Okay. Nas nie obchodzi. Lares, tutaj jesteś chłopie. Nie, on nie chce normalnego mięsa, czyli musimy to mięso upiec. I upieczemy, nie wiem, ze 3 sztuki, 4 sztuki.
Tu mięsa. Ujo, panie, idę. Po nie mam tego tyle mięsa, aż tyle tego naprawdę natłukłem. Trochę tego mięsa zostawiam surowego, ponieważ na razie mam swoje ujście z dzika. A surowe mięso często się przydaje różnym ludziom. Przepraszam najmocniej, ale mam tutaj taki mały kosmyk, który cały czas mnie wkurza i cały czas mnie kosztuje. Proszę, twoja uczta. Ej, dziękuję. Tak jak powiedziałem, będę unikał Mariusa. Nie podobała mi się wizja bójki z bandą orków. Uważaj na siebie. Okej, okay, i to już zostało załatwione. Samuel. O! Przyjrzałem się tej kopalni na północ od Geldern. Powinno już tam być bezpiecznie. Dobra robota. Zaraz każę rozpocząć eksploatację tamtejszych złóż. Okazuje się, że jesteś całkiem przydatny, obcy. Oto twoja zapłata. To była jeszcze jedna właśnie kopalnia i to była kopalnia tam, gdzie były te pełzacze. Ja tam wszystko zrobiłem. Nie pamiętam teraz, szczerze mówiąc. Ale zakładam, że raczej tak. Co on tu ma ciekawego? Szlachecki miecz, ale to mu chyba... Tak, my to musieliśmy mu sprzedać chyba. Albo i nie. Nie pamiętam, mniejsza o to. On nam nic w każdym razie sensownego już nie da. Lares też już nam nic fajnego tej nie sprezentuje. Czekajcie, chyba że to były te ruiny na północy, o których była mowa. Nie, cały czas mowa o jakichś ruinach na północy. Północ jest tutaj, w tę stronę. Więc wiecie co? Zanim jeszcze pójdziemy do szefa orków, pójdziemy do ruin. Spróbuję je znaleźć. Może będę ich szukał dłuższą chwilę, a może nie. Przekonamy się dopiero za momencik. No niestety, wybaczcie, ale ten irytujący kosmyk włosów cały czas tej mnie będzie wkurzał. To jest już jego bardzo charakterystyczna cecha. Nie wiem dlaczego, kurde, ze wszystkich włosów taki jeden musi po prostu odstawać na bok i wkurzać mnie non-stop, po prostu notorycznie. Jedyny problem, znaczy duży problem. O właśnie, widzicie jak tak, jak pojawiają się orkowie i zaczynają wydobycie, to wszędzie się pojawiają samorodki. To jest miłe. Jedyny problem z tym jest, że jak wykonujemy dla nich tę misję, to potem jest właśnie efekt taki, iż... Nie ma tu nic ciekawego. Iż... Nic tu nie ma. Po prostu tych orków do zabicia potem będzie więcej w kontekście po prostu buntu. Nic tu nie ma. Jak już dojdzie do takowego. I przyjdzie nam walczyć z buntownikami. Bo problem jest taki jeden, mały. Taki... Znaczy taki nawet troszkę większy niż mały. Zauważyliście, że na południu nie ma praktycznie żadnych obozowisk? Kim ja mam walczyć, żeby miasto wyswobodzić, co? No właśnie, i to jest pytanie. To jest, myślę, że wręcz bardzo dobre pytanie. Co tutaj robi świnia do jasnej ciasnej? Kto tutaj świnie postawił? Zobaczcie, że w ogóle tutaj tak chodzimy, ale... O, nie chciałem akurat do ogniska. Weź odejdź od niego, proszę cię. Chciałem tutaj pozbierać akurat samorodki złota, bo skoro są już aktywne, to czemu by nie? No wiecie, kopalnie też się będzie można przejść jeszcze ewentualnie. Niewolni pastów, ale zobaczcie tych samorodków złota. A złoto, wiadomo, to złoto. Jak groszy mi śmierdzę. Szczególnie teraz po wydaniu tych 50 tysięcy dla waka. Na wakat, hehe. Przepraszam, to tak głupie żarty. Może przynajmniej nie trzeba wyciągać pochodni, bo one się świecą jak psu jajca. Te złote samorodki. Nawet w ciemności. Nawet jak mówię, jeśli przyjdzie nam na przykład odbić Gelder, no to potem zabijanie tych orków, no będzie tylko dodatkowym zadaniem. Ale myślę, że i tak damy radę jakoś. Że to nie będzie tragedii. Ale gdzież są te ruiny? To jest pytanie. No właśnie, my w tym momencie jesteśmy przy tym rozstaju dróg. Gdzie były? Gdzie był w sumie dokładniej golem? Krypica leży. Czy coś? Na razie nie. Czy tylko krypica i wilk się tutaj zrespiły? To co widzę. Zobacz, czy tam się zrespiły pełzacze. Najbardziej mnie boli to, że naprawdę nie wiem, gdzie może być. Ten jeden artefakt. I o jakie ruiny chodzi? Bo raczej nie chodzi o ruiny przy Sidon, to było już za daleko. W mojej opinii. Moi drodzy, wydaje mi się, że chyba czegoś albo nie zrobiłem, albo zapomniałem tego zrobić, więc tylko na wszelki wypadek ewentualnie jeszcze tutaj wtrącę się na chwilkę, gdyż wrzuciłem do Wozepa na sekundkę. Rybak Stan dostał twoją paczkę. Aha! Czemu rybacy już nas nie odwiedzają? Orkowie podwoili strażę. W porządku. Rozumiem. Dziękuję. Okej, okay, dał nam 200 zł. Wybaczcie, takie małe wtrącenie, ponieważ nie wiedziałem, czy to pokazałem, czy nie. Ale na wszelki wypadek, jak widzicie, no jest to załatwione, więc w razie czego przynajmniej nie będzie narzekania dużego. A ja tam widzę kolejną interesującą barykadę. Czyżbym w tym momencie odkrył jakieś nowe obozowisko?
No to by nie było wcale aż takie głupie. To już, kurczę, ja już tutaj byłem. Chwila, czyżby to była... Tak, to jest kopalnia, to jest wilcza kopalnia, to wszystko jest blisko siebie, kurde. A wiecie, jaki jest problem? Nadal nie znalazłem tych ruin, które miałem znaleźć, więc... Cóż, jeszcze troszkę pobiegam i może w końcu odnajdę naszą upragnioną zdobycz, którą mamy zanieść panu, naszemu koledze. Tak więc, moi drodzy, do zobaczenia znowu za dłuższą chwilę. Moi drodzy, w tym momencie, jak widzicie, znajdujemy się w pewnym dziwnym miejscu, mianowicie tutaj. Dlatego, że cały czas po prostu ja obszerłem wszystkie możliwe miejsca i grzebałem za tą jedną, jak się nazywało, za tymi ruinami. Żyłem takiego jakiegoś dziwnego... Lasy myrtane spowite są mrocznymi chmurami. Któż mnie szuka w tych ciężkich czasach? Interesuje mnie... Ach, to ty, podejmujący decyzję. Przybywasz w porze, w której potrzebujemy twojej pomocy. Znalazłem to miejsce totalnie przypadkiem. I może być to bardzo ciekawe. Ja mam w ogóle ponad 40 minut nagrania, jeśli ktoś jest zainteresowany tym, ile tego wszystkiego szukałem. Czemu nazywasz mnie podejmującym decyzję? Od zarania dziejów toczy się wojna bogów. Władzy nad światem pragnie zarówno Innos, jak i Beliar. Ale co to ma wspólnego ze mną? Wybrano cię jako tego, który zdecyduje o wyniku wojny bogów. Sam Adanos oswobodził cię spod wpływów innych bogów. Tylko ty masz wolny wybór. Możesz zadecydować, po której stronie konfliktu się opowiesz. Widzicie, to jest wręcz powiedzenie nam w rej. Bezi, jesteś wybrańcem Adanosa. Bezi, jesteś awatarem Adanosa. Opowiedz mi więcej o wojnie bogów. Adanos pragnął, aby wszyscy mieszkańcy świata samodzielnie decydowali o swoim losie. Jednak wszyscy, czy to orkowie, czy ludzie, ludy tej krainy, walka będzie trwała tak... Dopóki jedna strona nie zostanie pokonana. Kim jesteś? Nazywam się Runak. Jestem druidem. Najstarszym. Według niektórych także najsilniejszym. Żartujesz? Potrzebujesz mojej pomocy? My, druidzi, cierpimy męki ze strony potworów, które podbiły ten świat. Żaden człowiek nie obroni nas przed orkami. Nie zrobią tego nawet gońcy leśni. Możesz dokonać tego tylko ty, podejmujący decyzję. Co mogę zrobić? Z Geldern przybyli tu orkowie, którzy okopali się dalej w lasach. Przybyli, aby mnie zabić i ukraść mą moc. Musisz ich powstrzymać. Inaczej nie mam szans. Okej. Ciekawe. Czego orkowie chcą od druidów? Naszych kamieni. Każdy druid nosi przy sobie inny kamień. Dał nam je sam Adanos. Dał moc swoją. Zabieram odcinek od stwora, okej. Chcę posiąść waszą moc. Chętnie będę ci... Słyszałem, że na południe od Geldern wysłano łowców... Tak, muszę załatwić wodza południowej grupy. Okej. Okay. Ciekawe. Ciekawe, w ogóle zauważcie, że ich szaty są w ogóle nie frakcyjne, więc to jest super. Pod tym kątem. Dobra, moi drodzy. Nazwałem przestrzelarek druida. To zobaczcie, jak daleko, tu jest Geldern, tu jest północ. Wyobraźcie sobie, że jeszcze tutaj są misje właśnie związane z druidami, inaczej z druidami z Geldern poniekąd, tak? No to jest po prostu wow. No to jest kuźwa wow. Gdzie pod kątem tego, że po prostu, no... Kto by się spodziewał tak daleko jeszcze coś znaleźć? To jest w ogóle od cholery cieniostworów. Tego gościa z kamieniem cieniostwora... Po prostu chronią cieniostwory chyba. Ponieważ ja już zrobiłem dwa, to są jeszcze kolejne dwa, z tego co widzę, przynajmniej. Tutaj ucieknę szybciutko od nich. No właśnie, mogą mi pomóc tutaj trochę gońcy leśni. Również. Przy okazji znalazłem nowy łuk, jak możecie... Nie no, w sumie możecie go nawet nie zauważyć, ale mam nowy łuk. Już zdaje całe 10 obrażeń więcej, ale jest to fajne, jest to przyjemne. Dobra robota. Okej, ten załatwiony, został nam jeszcze jeden. Załatwimy to i będzie po kłopocie, myślę. W runach niestety jego runy nie są wcale aż takie potężne, jak może się wydawać.
Szczęk, widzicie? Ten cieniosły przede wszystkim obrywa od nich, co jest najlepsze. Nie ode mnie. Dawno nie zapisałem, Oddzielam. Okej, załatwiony. Bardzo dawno nie zapisałem. Zapisz sobie teraz na wszelki wypadek, jakby miało się coś stać. Czy on ma tam łóżko w domu? Powinien mieć teoretycznie. Wybaczcie, ja się u niego prześpię. Nie chcę marnować. To właśnie idę znowu zmarnowałem uczniów pieczonych. Dużo. Tak, żeby powiedzieć mniej więcej wyjściowo. Dużo. Ten jest pełny. Któryś tam goniec chyba leśno oberwał, ale to chyba nic mi takiego strasznego się nie stało znowu. No, wszystko z nimi w porządku. Luzik. Tutaj w górę jest tylko i wyłącznie to, czyli nic już tutaj dalej nie zajdziemy. Tu można było pójść w górę. Tą drogą, tylko ona jest taka średnio jakby przystosowana do tego. A nie, może i dało tędy pójść. Nie jest ona wcale aż taka zła. O Jezu, ja tutaj byłem. I ja tutaj chciałem pójść, wiecie? Dalej, bo zabiłem 2 z 5 wargów, które tutaj są w okolicy. To jest tak przewalona lokacja, powiem wam. Gdzie pod kątem potworów zabiłem nawet tamte kuźwa trole. Wyobraźcie sobie, tam były 3 trole, nie było ich 2. Były aż 3 trole. Dla mnie to jest aż, ponieważ męczenie się z nimi, no trochę mi zajęło, tak? Mówimy szczerze. Ale panie wargu, pan się mną zainteresuje, o, byłbym bardzo wdzięczny. Gdyż teraz bym pana chętnie pokonał, jak już was nie jest 5, tylko 3. Że teraz to już jesteście tylko 2. Został jeszcze jeden teraz. No chodź panie wargu, o panie warguś, chodź tu, panie warguś. Proszę tutaj podejść. Muszę pana załatwić. Tak, oj. Jakiś taki... Ale tutaj mam jakiś taki punkt, w którym się zaczynają wycofywać, bo znajduje im AI inną trasę. Głupota. Ale dobra głupota dla mnie, ponieważ ja dzięki temu mogę sobie pozbierać te rzeczy z wargów. Oczywiście ja tutaj wyjdę dalej z łukiem. O, jeszcze jeden był tutaj, czyli było łącznie 6, nie było ich 5. To powiem wam, że niezłe jaja, bo ja tutaj się z nimi biłem. Zacząłem, tak jak mówię, ja od nich uciekałem, ja prawie tutaj padłem, co najważniejsze. Tak, okej, padł. Ja sobie tutaj zapiszę kolejny sobie zapis zrobię. O Jezus, ile ja tutaj... Naprawdę nie wyobrażacie sobie, nie wyobrażacie sobie, ile ja po tych lasach się już tutaj zdążyłem nachodzić. O, eksploracja to była absolutna tragedia. I tutaj mamy łowców druidów rzeczywiście. Pogadajmy z nimi w sumie, bo to może być trochę ciekawe. Co tu robisz? Jestem tu z rozkazu Groka, najwyższego szamana w Geldern. Moje zadanie polega na poszukiwaniu druidów. Nie spocznę, póki nie przeczeszę całego lasu. Okej. W czym mogę pomóc? Jestem pewien, że podejrzewam naprawdę... Mogę zabić tego druida, ale oczywiście tego nie zrobię, tak? To jest rzeczywiste. Tylko teraz by się przydało ich jakoś zabić. Kuźwa, i zobaczcie, kolejny cień osłony. Jak nie miałem się tutaj niby przebić? Jak nie miałem w ogóle się spodziewać, że tutaj może być cokolwiek? A ci orkowie może mi trochę pomogą z tym, cieniostworem, co? To jest nawet 2, okej. Okay. Macie, bawcie się, chłopcy. Oni się przydałoby się, żeby się właśnie te cieniostwory na nich rzuciły, dlatego że ja ich chcę wybić. Najpierw ich, potem cieniostwory. A tu są jeszcze 2, o jak milutko. I jeszcze to jest jakaś jaskinia. To może będzie w końcu jaskinia, która mnie interesowała przez ten cały czas. Uciekam. Chodź cieniostworki. Chodźcie cieniostworki. O właśnie, jeszcze 2. Tak. Jeszcze 3. Dobra, panie. Ja już skończyłem w tym momencie. Schowaj broń. No już nie, w sumie. Czekajcie. Natychmiast przestań. I co? Zrobię tak, że spróbuję ich w tym momencie zabić. Jak już na nich zdurowałem tyle tych cieniostworów, teraz ich spróbuję dobić. Zatrzymaj się, mordo. Wiecie, jak się to kończy, tak? Chłopcy druidów magicznie umierają przez potwory. Oczywiście my te nic nie zrobiliśmy złego. Im. Tak. Chyba ten się na nas rzucił teraz. Ten chłopcy druidów tutaj. Perka, niedobrze. Leży. Jeszcze jeden łowca druidów. Reszta się oczywiście bije z cieniostworami. Jakżeby inaczej, prawda? Tam jeszcze jeden się narzuca. Zakładam, że to może być Bullock już. Balok czy Bullock on się nazywa? O Jezu. Sandra Bullock. Ktoś, przepraszam, głupie żarty. Balok, o właśnie.
się nazywał? Pan... pan Ork? A nie jest jakiś specjalnie silny, na szczęście. Wiecie co, w tym razie jak oni już i tak... Jak on i tak już padł, to teraz weźmiemy sobie te wszystkie rzeczy. Nowe zadanie mamy i zachód Myrtany mamy, kolejną mapę. Ciekawe co ona nam pokaże. Fajnego, ale ja w tym czasie najpierw przede wszystkim pozbieram rzeczy. Ponieważ one nas przede wszystkim tutaj interesują, tak mi się wydaje. Jest jeszcze ten ork, który padł w międzyczasie. Tutaj oczywiście pozostali się biją z cieniostworami, tak? Ale chyba trzeba tym cieniostworom nieco pomóc, takie mam wrażenie. Ponieważ łowcy druidów radzą z nimi całkiem nieźle. Trzeba przyznać. Ale z drugiej strony te cieniostwory mnie tutaj bardziej irytują niż mi pomagają. Bo one przewracają cały czas tych łowców. Nie wiem, czy do nich się da strzelać, jak są na ziemi. Więc... to trochę pewnie potrwa, moi drodzy, ale będzie przynajmniej ciekawa bić. Jasny gwint, on go cały czas akurat przewraca, jak ja... Jak ja strzelam, po prostu... Trzy razy go chyba pod rząd przewrócił, co? Tak, dobijam się niestwora. Dobijam owce od druidów, więcej expa. Owce druidów, jak widać, na razie... No, właśnie ich nie widać, tak? Więc małe plusy wręcz bym powiedział. Ja pierdzielę, po prostu tymi strzelaniem teraz to było złoto. Ej, cieniostwór wrócił, halo. Cieniostworze, ja panu nie pozwalam tam wracać. Gdzie pan się wybiera niby? Czy pana przynajmniej coś nie pomyliło przypadkiem? Ej, ała, boli. Trzeba będzie sobie zapisać niedługo. Znowu ucieczka, kawałeczek. Jeszcze raz. Łupkę. Pięknie, załatwiony. Dzisiaj na nadal są jednak problemem, nie tak jak mówiłem. Znaczy, no prawda, sterowanie ich i tak dalej. Walka na miecz, z mieczem też można, ale te cieniostwory stają się takie strasznie casualowe, wydaje mi się, w tej części. Które przepraszam najmocniej za mój nos. Ja bym chciał tego łowcy druidów tutaj załatwić oczywiście, co jest bezsprzeczne. Tamten wali do niego. Cieniostwora, a gdzie się podziały jeszcze pozostałe dwa? Ich mi gdzieś tutaj brakuje w tym wszystkim. No dobra, będzie trzeba się z nimi najwyżej pobić jeszcze potem i tyle. Ła, boli. Nie łowcy druidów, dziękuję. Umrzył pan. A wydaje mi się, że jak ten gość leży na ziemi, to go nie możemy trafić czy coś. Takie przeczucie. I co, zabiję tego cieniostwora po prostu i tyle. Przydało się, żeby on też mi ten nie uciekał. No ja, moja celność tutaj po prostu jest tragedia. I pan łowca druidów kończy też swój żywot zaraz. I cyk. Pa, oj, niedobrze. A udało się. Reputacja ogońców leśnych plus 10, już jest 55. No bardzo przyjemnie, już większości druidów już pomogłem. Tutaj był jeszcze ten cieniostwór do zebrania oczywiście. Tam jeden z panów orków. Czy nie my właśnie, gońców, łowców druidów, przepraszam. Gońców leśnych, no już mi się zachciało gońców leśnych. No i to są jeszcze dwa cieniostwory, jak się nie mylę, więc trzeba będzie z nimi się... no poniekąd zabawić. Nie będzie to najprzyjemniejsze, no ale czasem trzeba, tak? Czasem trzeba się trochę pomęczyć jeszcze, żeby dojść do skarbu. No jest to irytujące, ponieważ liczyłem na to, że one się będą też biły z orkami, ale się okazuje, że nie. Ja w ogóle też nie zapisałem kurdełkę, najgorzej. Cieknę od nich. Zapiszę w tym miejscu. Na wszelki, żeby móc jeszcze obrócić potem. No i będę walił, ale nie w ten sposób. Bezi. Prawie byś sam zwalił. Nie, z nóg. Więc proberwał. Jeszcze raz, kurde, akurat goni mnie ten, którego bym chciał. Chyba tam też zaczął mnie gonić dalej. Spoko. Nie narzekam. I cyk, szybkie zejście. O, one też się tutaj bugują, okej, ale tego na to sobie akurat nie pozwolić nie mogę, ponieważ... nie chciałbym, aby mi odeszły, tym bardziej, że są mocno poobijane oba. Ten praktycznie pół HP stracił, więc to jest sporo.
Okej, to jest koniec. Dziękuję. GG. Teraz oczywiście też do druidów pójdziemy. Więc co, nawet pójdziemy najpierw. Jak wyjdziemy do druidów w takim razie. Bo i tak już tutaj jesteśmy. Ale ja pierdzielę, no te walki tutaj, te lasy, to jest dla mnie Mortenga. To jest dla mnie Mortenga, ja nawet nie wiem, ile mamy odcinka w tym momencie. Powiedzmy o tym, że grupa poszukiwawcza orków. Wielceś się przysłużył druidom, podejmujący decyzje. Ja mi się w ogóle usta nie ruszają. Przyjmij to ode mnie, w ramach podziękowań. Mikstury many, okej. On nie przekaże swojego kamienia druidów, co jest ciekawe, zauważcie. Jeden jedyny druid, który nam chyba tego nie chce przekazać. Bardzo interesujące. Ja sobie jeszcze chętnie zjem ze dwie ósemeczki w międzyczasie. No i oczywiście lecimy do góry dalej. A to jest jeszcze jeden żyjący cieniostwór, czyli oni sobie jaja ze mnie robią. Ile to jest tych cieniostworów? Ile już ich tutaj zabiłem? 6? 7? Tak, to tam 5, 2 na dole, tutaj jeszcze 2. To więcej, nawet 9. Chyba dobrze liczę, to jest 10. Oczywiście zakładam, że się nie mylę, tak? No dużo, dużo ich to jest. Za dużo, wręcz bym powiedział. No ale cóż, taki sobie raz wybrałem takie miasto. To nadal mnie martwi to, iż nie znalazłem pewnych ruin. A ruiny tutaj są dosyć dla mnie ważne. By je odnaleźć. Noż, źwa jaja sobie robią ze mnie, czy co? Moi drodzy, doszliśmy w tym momencie do dosyć ciekawego miejsca. Jak widzicie, to jest ta jaskinia, przy której byliśmy w sumie, dokładnie mówiąc. Ja już tutaj część przeciwników wybiłem, aczkolwiek chciałbym ją wam pokazać jako przedostatnią rzecz, chyba że to będzie właśnie ta... że to będzie ta ruina, ale wątpię, bo to wygląda bardziej jak cmentarz. Ze względu na to, że tutaj jest coś chyba ciekawego. Tam coś się u góry ogółem świeci na niebiesko. Jestem ciekaw, co to takiego. No... To miejsce jest dla mnie absolutną niespodzianką i jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Ponadto. Okej, to chyba na razie wszystko, tak? Bo zombie nic nie znajdziemy. Oho, ja tam widziałem albo gargulce, albo smoka. Ze względu na to, czy będzie to jedno, czy drugie, będzie naprawdę ostra jazda. Dość czuję, że to będzie smok, moi drodzy. Wiem, że lubicie tego typu rzeczy. A nie, jednak jest tylko gargulec. I na szczęście tylko jeden, co najlepsze. Tylko jeden, ale jednak w troszkę innych warunkach niż tamte, które już wybiliśmy. Ja spróbuję mu jakoś tutaj strzelić w głowę. Oj, nie wyszło. Jeszcze raz. Dobra, teraz się udało. Troszkę, że go niestety cały czas przesuwamy i nam niestety niewiele daje. No nic, będziesz go chyba tak bardziej podchodzić. Wiecie co, a może kurczę by się tak z nim spróbować na miecze pójść, tak, wiecie, 1v1. No, panie Gargu... Ej, to mi się coś bardzo nie podoba. Ale, bo tam jest za ciemno dla mnie. Chciałby się jakoś właśnie do ściany tej dobić. Widzę, że to nam daje całkiem niezłe efekty i on nas nie może walnąć. Ej, czy ja właśnie wysterowałem gargulca mieczem? Epickie walki, to my. Żałośni ludzie, to my. Nie wiem, co to trzeba zrobić. Za cholerę, coś się świeci na niebiesko i znalazłem pierścień, który może mi coś powie na temat tego miejsca. Mamy przed bronią alchemia, to już mamy te 4, w ogóle brakuje nam cały czas 3. Siła życiowa, zdolności łowieckie, no tych to już mamy dużo. Ciężko mi powiedzieć, czemu co to miało dać. Ja na pewno sobie odpalę jedną 8 jeszcze, no... Chciałem epickiej bitwy, przepraszam, nie wyszło. No nie mam pojęcia, to tutaj wygląda jakby to były gruby jakiegoś wojownika, ale no co to może być więcej, to ja nie mam żadnego pojęcia, no i... Czy to było naprawdę wszystko w tej lokacji? Ja pierdykam, wiecie co, teraz mi jest aż żal. Aż żal mi straconego czasu. Ponieważ wybiłem tej masę szkieletów. Nie mam pojęcia, co mam zrobić z tamtym dziadostwem. Może mag jakiś tutaj coś dał radę zrobić, a ja wątpię, bo Gothic nigdy takich rzeczy nam nie robił. Nie było to aż tak bardzo uwarunkowane od klasy, że możemy coś zrobić bądź czegoś nie zrobić. Szczególnie w kontekście jakichś tam grobów. No ale nic, moi drodzy.
Na chwilę obecną to tyle. Ja wracam do przeczesywania lasów. Jeszcze tutaj, wiecie co? Ja chciałem powiedzieć, że rzucimy z siebie pochodnie, ale nie. Chciałem rzucić pochodnie i wiecie powiedzieć, że podpalimy las. No tak jak powiedziałem, widzimy się. Za momencik może znajdę w końcu to miejsce, w którym mamy rzeczywiście być. Moi drodzy, w tym momencie jeszcze krótka przerwa. Co ty robisz zupełnie sam? Widzisz tu wszystko, co pozostało z naszej kopalni. Ta świnia, najemnik Iwan, wszystko zniszczył. Znowu znalazłem kolejną rzecz, której nie widziałem wcześniej i to jest prawdopodobnie kopalnia złota. Potrzebujesz pomocy? Żartujesz? Tylko się rozejrzyj. Potrzebuję więcej narzędzi, potrzebuję więcej drewna, potrzebuję więcej ludzi. Te bryłki złota nie wyskoczą same ze skał. Porozmawiaj z Samuelem, przywódcą najemników w Geldern. Powiedz mu, żeby przysłał ludzi i sprzęt. Okej, okay, to się zrobi. Dobrze, że przynajmniej się o niej dowiedziałem. Iwan, ta świnia miał pilnować zamiast... Tak, zabiłbym się. Najemnik Iwan, ten podły zdrajca, nie żyje. Dobrze mu tak. Śmierć wszystkim zdrajcom. Dam ci za to kilka bryłek złota. Okej, okay, co ty jeszcze masz, kolego, przy sobie? Masz wodę. O, to mnie akurat bardzo interesuje. Woda zawsze cenię. Ja ci mogę zadać. Mogę ci dać za to kosty, jeszcze wydaj mi złoto i handluj. Okej, okay, handluj z tym. Jezus Maria, moi drodzy, ile ja się tu namęczyłem, ja to wszystko obszedłem i znalazłem chyba te ruiny, o które nam chodziło przez ten cały czas. Mianowicie są one u góry i pilnuje tam tego troll. Jak się tam dostać? No, zaraz się pewnie przekonam. Tylko, że właśnie, czy ja nie mogę... Mogę tylko tę jedną żyłę tutaj wykopać, co jest najgorsze, no szkoda. Ale pewnie jeszcze się tutaj trochę rozejrzę, pewnie jeszcze trochę polatam po tym lesie. Tak jak słyszycie, w ogóle coś się zaczęło bić chyba. Możliwe, że nawet z tym trolem, no ale pójdę do Iwana, poproszę Iwana, przepraszam, nie do Iwana, tylko do Samuela. Poproszę go o to, aby przysłał ludzi tutaj. Pewnie będę musiał przysłać mu tych najemników dwóch, których on tam ma pod orędziu. No powiem szczerze, to mnie trochę zabiło tutaj, bo w tym miejscu chyba jako jedynym nie byłem. W sensie tutaj tak blisko tych gór po prostu nie wszedłem, bo zaraz tam za nami jest to miejsce, gdzie jest kamienny portal, czy coś takiego, jakkolwiek się nazywało. Moi drodzy, chyba znalazłem coś więcej niż tylko tamtą chatę, bo okazuje się, że znalazłem jakieś ruiny. I rzeczywiście tutaj coś jest, ja pierdykam. I znowu zgadnijcie, co jest? Cieniostwory, tak, nasze ukochane cieniostwory. W okazji nie zapisałem sobie gry, więc będzie śmiesznie. Znaczy, na razie jest tylko jeden, więc ubijemy go szybko. Przez sobie grę i potem będzie można przejść dalej. Fak, ale to było troszkę bolesne, więc ja od tego pana troszkę ucieknę, by móc go dobić. Jeszcze dwa strzały, jeszcze jeden. I GG. Poszło. Tych cieniostwora po prostu rzeczy będę miał. Cieniostwora będę miał tyle tych rzeczy. To będzie magia po prostu. Ej, najedzmy się. Zapiszmy. Ja wyczyściłem chyba cały ten las, oprócz tam dwóch nosorożców, które sobie cały czas hasają wesoło. Ale ja pierdykam. No i tego jednego trolla tej u góry, który jest cały czas. Ale ja pierdzielę, no moi drodzy. Ja się tutaj tyle naszukałem. Ten las jest tak bardzo nieprzejrzysty, bo żeby tutaj dojść, trzeba wszystko obejść w kółko. Irytujące. O, jeszcze świetnie, jeszcze jeden cieniostwór. Przynajmniej oczywiście, zakładając, że... O, jeden, hehehe, dobra moi drodzy, wiecie co, wrócimy za chwilkę, już to wszystko po prostu wytnę w pień. Bo nie chcę mi się już tego pokazywać. Dzisiaj wybiłem jakieś 15 nieostworów łącznie. Bez tych dwóch, które jeszcze tutaj na mnie czekają. Więc naprawdę zobaczymy się za chwilę. No tak, są jeszcze trzy, no to dłuższa chwilka moi drodzy. Mam ponad godzinę tak przy okazji nagrań, ponad godzinę 12 w momencie, więc wyobraźcie sobie ile się tutaj nabiegałem po tym lesie, żeby to dziadostwo złapać. Okej, okay, moi drodzy, nareszcie ruiny są wyczyszczone. Ja pierdykam. Półtorej godziny. Półtorej godziny, dlatego że to była jeszcze masa innych zwierząt i tak jeszcze nie wszystko wybiłem. Zobaczmy, czy też rzeczywiście coś się kryje w tych ruinach. Czy to są te ruiny? Jak to nie są te ruiny, to się chyba załamie. Ja pierdzielę, no. Berło cię, co? Wait, what? Wait, what? Jestem jakiś głupi, czy właśnie widziałem berło cienia? Może mi się wydawało? O kurwa. Chyba znalazłem coś, czego nie powinienem był znaleźć. Chyba, zakładając, że to nie jest ten artefakt. A jeśli nawet nie jest, to powinien już być. Czy ja właśnie... Nie. Nie, kurwa. Bo ja zaraz stąd wyjdę, czy tam, jak słowo daję. Ja stąd wyjdę, czy tam jeśli. No, znaczy ja nie wiem jakie są cheaty. Nie wiem jakie są cheaty w Gothiku trzecim. Aha, chwila, mam teleporty.
Jakie są cheaty w Gothicu 3? Teleporty. Tylko, że niestety wiecie co to oznacza, że będę musiał tutaj zapieprzeć jeszcze raz, więc... A wiecie co, może inaczej, najpierw sprawdźmy czy to było to. Jeśli tak, to ja sobie tam pójdę w międzyczasie, pomiędzy odcinkami, bo po prostu nie będzie mi to tutaj tak męczyło. Bardzo ładnie pan idzie, panie potężny wojowniku. Chcę sprawdzić czy to może było to. Tak, jest to berło. Okej, okay, ale wiecie co, najpierw chcę je przetestować. Chcę sprawdzić na kimkolwiek. To kosztuje 50 many. Ile my mamy many? O. Wystarczająco. Ja chcę je sobie przetestować po prostu. Chcę sobie zapisać, chcę je przetestować, bo jestem ciekaw co to jest za artefakt. Czyli to jednak było to, ale to jeszcze nam tam i tak została jedna rzecz, mianowicie ten troll. Na przykład. Wow. Nie wiem co to daje. Jest to ciekawa rzecz na pewno. Wywaliłem się z całej many, nie przeszkadza mi to zupełnie. Pogadajmy z Nemrokiem w takim razie. Proszę, w starych ruinach na północy znalazłem to berło. Dobra robota. Przynajmniej wiem, że nie muszę tam posyłać nikogo innego. Okej, ale w takim razie moi drodzy, bo to jeszcze nie jest koniec wszystkich rzeczy. Jeszcze jedną rzecz dosłownie zróbmy na koniec. Ja przepraszam, jeśli ten odcinek na przykład ma 40 minut. Ale ja chciałem parę rzeczy tutaj jednak mimo wszystko dokończyć, tak? A to, co wyszło przy okazji, no to wyszło przy okazji. Dawson potrzebuje pomocy w swojej kopalni. Co znowu zmalował? Najemnik Iwan splądrował kopalnię. A to kundel. Powinienem był wiedzieć, że nie wolno mu ufać. Zaraz wyruszę tam z moimi ludźmi i odbudujemy kopalnię. Oto twoja zapłata. Okej, okay, minutko. Miał wyruszyć. Czy wyruszy rzeczywiście? Tak, on i pewnie jego te dwie prawe ręce tak zwane. Dobra moi drodzy, przepraszam, dwie prawe, prawe i lewe, prawa i lewa ręka jest, dwie prawe ręce, tak. Ten dowalił, dobra, ewidentnie Rypek jest zmęczony. Moi drodzy, w tym miejscu sobie zapiszemy. Mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić suba, dać łapkę, fajnie naszego Discorda, bo do czego was serdecznie zachęcam, do tego moimi patronami, patronajcie, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. U mnie jak widzicie jest druga w nocy, więc ja sobie trochę poumieram. Ale jeszcze i tak pewnie jeden odcinek nagram, bo jestem zajarany tym. Chcę wiedzieć po prostu, co się tam znajduje, chociażby u góry i potem pewnie zacznę nagrywać kolejną część. A w kolejnej części myślę, że przede wszystkim pójdziemy tutaj do szefa wszystkich szefów w tym mieście. Czyli Groka, jak się nie mylę. Chyba tak gość się nazywał. A tymczasem do zobaczenia i...